Emilia Dulnik, Olkei TV, a u mojego boku Alicja Ostolska. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jak to jest być gwiazdą młodego pokolenia? Ojej, gwiazda to chyba dużo powiedziane. Bardzo mi miło, to ona po pierwsze. Gram w serialu, od niedawna tak naprawdę też zaczęłam działać z modą. To też taka moja ogromna pasja. Czy kreację dzisiaj dobrałaś sobie sama? Tak, tak, chociaż to była kreacja na szybko, bo jeszcze wczoraj ją wybierałam, ale tak. I to chciałabym bardzo połączyć. Zaczynałam w teatrze, więc to jest taki moja główna droga, którą chcę iść przez życie. A jaka jest twoja ambicja? Jakbyś sobie mogła wykreować w głowie rolę, jaką chciałabyś odegrać, to co to by była za rola? Od zawsze mi się, kurczę, marzył mi się film wojenny. Naprawdę, zawsze chciałam grać w jakimś Czyli takim... bardziej kostiumowa rola, tak? Tak, kostiumowe role. Zawsze chciałam gdzieś tam mieć jakiś romans właśnie podczas wojny. Też się naoglądałam Tajemnice Westerplatte, to wszystko, po prostu polskie filmy wojenne, to dla mnie naprawdę kosmos. I to takie moje największe marzenie, jeżeli chodzi o aktorstwo. I mówię do mamy, wyobrażasz siebie przed kamerą, a ona nie, totalnie robię to na siłę, nie? I ja wtedy mi się zapaliła taka lampka, że kurczę, to chyba jest rzeczywiście moja pasja. Ja to lubiłam od początku i chcę się w tym na pewno spełniać. Mhm, czyli nie czujesz takiego stresu przed kamerą? Sobie wybieram tą stylówkę i mówię, o nie, fajnie będzie. I po prostu nie mogłam się doczekać. I tak samo mam przed każdym planem zdjęciowym, po prostu przed kamerą. Dobrze się czuję i mam nadzieję, że to po prostu będzie szło ku górze tylko. Ludzie mają smartfony, mogą się nagrywać, mogą pokazywać to, co robią w życiu szerszej społeczności. Czy ty masz jakąś złotą radę, jak to robić, żeby być jak najbardziej naturalnym i najlepiej odebranym przez drugą stronę? Mam radę. Grunt to po prostu nie patrzeć na innych, bo zauważyłam, że wielu z moich znajomych, którzy siedzą dokładnie w tej samej branży, co ja, patrzy po prostu, o, ta osoba na TikToku zrobiła to, to zrobię też i ja. I to nie jest wcale fajne, bo taka wtedy... Taka kalka. Tak, bo wtedy nie pokazujemy tak naprawdę siebie i jesteśmy kopią kopii. Naprawdę bardzo dużo młodych ludzi tak robi. Nie pokazuje swojego ja, które myślę, że byłoby tak wyjątkowym, że wtedy dopiero by zrobili karierę. Bądźmy sobą po prostu. Pozdrawiam wszystkich widzów OK TV i dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również. Okay.